Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchuje kolejnych świadków. Po byłym szefie kancelarii premiera Tomaszu Arabskim dziś przed komisją stanie m.in. była dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold. Posłowie Komisji Śledczej nie dowiedzieli się, w jakich okolicznościach były premier Donald Tusk został poinformowany o sprawie Amber Gold. Tego, co się działo przed notatką, po przeczytaniu tej notatki oraz tego, co się działo później. Słynna już notatka Krzysztofa Bondaryka miała trafić do 6 najważniejszych osób w państwie, w tym właśnie premiera, którego kancelarią przez lata kierował Tomasz Arabski. Dlaczego nie od razu pan zadzwonił, że do pana premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie, żeby przekazać informacje na temat gigantycznego problemu sygnalizowanego przez ABW? Nie pamiętam okoliczności, w których zapoznałem pana premiera z informacjami zawartymi w tej notatce. Były szef kancelarii premiera 4 miesiące po tym, jak zapoznał się z treścią dokumentu, stworzył własną notatkę. To w niej sejmowi śledczy szukali odpowiedzi na pytanie o okoliczności, w jakich premier Tusk dowiedział się o sprawie Amber Gold. Bezskutecznie, bo tym razem Tomasz Arabski kwestionował, że mógł taką notatkę stworzyć. Nie pamiętam tej notatki i do tej pory jestem przekonany, że jej nie sporządzałem. Dziś komisja śledcza kontynuuje pracę. Zeznania złoży była dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold Małgorzata Kaczmarek. Po niej przed komisją stanie były naczelnik Wydziału Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów Jacek Góra. Komisja śledcza do spraw Amber Gold w tym momencie powinna rozpocząć swoje prace. Tuż przed posiedzeniem nasz dziennikarz Piotr Krupa rozmawiał z członkiem komisji, posłem Bartoszem Kownackim. A moim państwa gościem jest poseł Bartosz Kownacki, członek komisji śledczej badającej aferę Amber Gold. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Co udało się wczoraj dowiedzieć podczas przesłuchania Tomasza Arabskiego, najbliższego współpracownika Donalda Tuska? No właśnie, niestety niewiele, bo pan Tomasz Arabski może był jedną z najważniejszych osób w państwie, mający dostęp do ogromnej wiedzy, którą pan premier Tusk przecież dysponował. Praktycznie nic nie pamiętał. Być może w ten sposób chciał chronić swojego pryncypała, pana premiera. Być może obawiał się czegoś, że jakby zaczął mówić, to okazałoby się, iż tej wiedzy ma na tyle dużo, że to obciąża i jego, i być może właśnie pana premiera Tuska, może inne osoby. No albo mamy jeszcze do czynienia z inną sytuacją. No to całe państwo pana premiera Tuska było teoretyczne. Nawet szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wiedział, jakie dokumenty przechodzą przez tę kancelarię, jakimi sprawami zajmuje się premier. Oni po prostu udawali przed opinią publiczną, że cokolwiek robią, bo przecież pamiętamy wypowiedzi pana premiera Tuska z czasu, kiedy wybuchła afera Amber Gold, kiedy mówił o tym, że zajmie się tą sprawą, że ona będzie wyjaśniana, że wszystkie instytucje państwowe będą nią zajmowały się i starały wyjaśnić się. No a okazało się, jak mówił pan Tomasz Arabski, że nic nie pamięta, nawet nie pamięta, czy zapoznawał z notatkami pana premiera Tuska. Nie był w stanie wskazać, jakie czynności instytucje państwowe, nie tylko prokuratura, bo ona była już wtedy niezależna, ale Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja, organy kontroli skarbowej podjęły, żeby po pierwsze do tej afery nie doszło, a później jak już ona miała miejsce, jakie czynności zaradcze podjęto, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich afer i jakie czynności podjęto, żeby wyjaśnić do końca tę aferę. Raczej nic nie zrobiono, bo to wynikało ze słów pana ministra Arabskiego. On nie był w stanie wymienić enumeratywnie tych trzech, czterech czynności, które podjął pan premier Tusk. Pan Tomasz Arabski stwierdził wczoraj, pomimo tej niepamięci, że pan Donald Tusk zajmował się tą sprawą tak samo jak innymi ważnymi sprawami w Polsce. No właśnie, dlatego to było państwo z dykty, bo skoro pan Tomasz Arabski nie mówi, że i mówi to na poważnie, że pan premier Tusk zajmował się tą sprawą tak jak innymi, a nie jest w stanie wykazać jednej poważnej czynności, którą by w tej sprawie zrobił, to znaczy, że w innych sprawach, którymi zajmował się premier Tusk, także niewiele robił. Udawał przed kamerami, udawał przed opinią publiczną, a kiedy chodzi o fakty, o merytorykę, co zostało zrobione, no to biała plama. A jakie plany na dzisiaj Komisji Śledczej? Dzisiaj jeszcze dosłuchujemy, czy też przesłuchujemy tych świadków, których nie udało się z różnych względów przesłać wcześniej. Na przykład prosili o zmianę terminu. To jest jedna z osób, to jest wysoki urzędnik spółki, czy pracownik spółki Amber Gold, jeden z dyrektorów. To jest kobieta. I to jest pytanie o to, co wiedziała na temat sprawy afery Amber Gold i jaką ponosi odpowiedzialność. Bo ja nie godzę się też z takim twierdzeniem, że ci wysocy pracownicy, którzy zarabiali po kilkanaście tysięcy złotych, którzy znali
osobiście pana Marcina P. i uczestniczyli w całej procedurze przyjmowania depozytów, wypłaty depozytów, że oni nic na ten temat nie wiedzieli, nie ponoszą odpowiedzialności. Nie mówię o zwykłych szeregowych pracownikach, którzy, jak wiemy, zostali w jakimś sensie nawet pokrzywdzeni, często im nie wypłacano później pensji, ale o tych z samej góry. To nie jest tak, że tylko prezes zarządu ponosi odpowiedzialność. Są jego współpracownicy, doradcy, dyrektorzy, którzy też byli, powinni mieć na ten temat wiedzę. I chcę dowiedzieć się, czy ten świadek, ta pani, jakąkolwiek wiedzę miała i czy poniosła za nią jakąkolwiek odpowiedzialność, czy też było tak, że korzystając z tej wiedzy, na przykład zdołała wycofać depozyty z spółki Ambergold, te depozyty, których zwykli obywatele nie byli w stanie wycofać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był poseł Bartosz Kownacki, członek Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę Ambergold. Do dziś, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie sędziów, którzy złożyli wniosek o możliwość orzekania po ukończeniu 65. roku życia. Na biurku prezydenta są też przedstawione przez KRS kandydatury do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jesteśmy w okresie terminu i będziemy niezwłocznie po podjęciu decyzji przez pana prezydenta komunikować to opinii publicznej. A to oznacza, że dowiemy się, którzy sędziowie będą dalej czynnie pracować w Sądzie Najwyższym, a którzy pójdą na zasłużoną sędziowską emeryturę. W Sądzie Najwyższym do obsadzenia jest ponad 40 etatów. Jak dotąd Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła prezydentowi kandydatów do Izby Dyscyplinarnej. Pozostałe uchwały dotyczące tych kandydatur do Sądu Najwyższego są opracowywane, muszą zostać opatrzone podpisem pana przewodniczącego, który jeszcze chyba przebywa na urlopie i dopiero wówczas zostaną przesłane do Kancelarii Prezydenta. Do obsadzenia jest poza Izbą Dyscyplinarną cała Izba Kontroli Nadzwyczajnej oraz uzupełnienie składów Izby Karnej i Cywilnej. Prezydent nie jest związany żadnym terminem w sprawie powołania sędziego do Sądu Najwyższego. Prezydent dokładnie przyjrzy się tym kandydaturom. Ocena musi uwzględniać między innymi, czy byli aktywnymi członkami PZPR. Jak czytamy i przejrzymy prasę i jak śledzimy to, co się dzieje w mediach, to mamy świadomość tego, jak ten obraz tego środowiska, które rzekomo w cudzysłowie miało się samo oczyścić, jest daleki od tego, co w praktyce wiemy dzisiaj, nawet po debacie na temat tych sędziów, którzy złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska, na temat ich postawy moralnej, na temat ich aktywności, na temat ich działalności w czasach PRL-u i takich przypadków jest niestety negatywnych bardzo wiele. KRS zarekomendowała do Izby Dyscyplinarnej radcę prawną Małgorzatę Ułaszonek-Kubacką z prawomocnym wyrokiem dyscyplinarnym. Kobieta dostała pozytywną opinię. Wielki błąd się stał, iż ta osoba została nominowana przez Krajową Radę Sądownictwa, wybrana w drodze konkursu. Mam nadzieję, że prezydent jeszcze przyjrzy się kilku innym osobom, co do których ja mam też bardzo daleko posunięte wątpliwości, czy są godne tego zaszczytu bycia sędzią Sądu Najwyższego. Proces wyboru sędziów może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Ustawa stawia przed kandydatami na sędziów Sądu Najwyższego dodatkowe kryteria. Tutaj ustawa stawia przed kandydatami na sędziów Sądu Najwyższego jeszcze jakby dodatkowe takie elementy. Tutaj jest konieczność nie tylko nieposzlakowanej opinii, prawda, obywatelstwa polskiego, ale także i pewnej wiedzy na temat prawa. Tutaj mówi się o tym, że powinny być osoby o określonym dorobku, o wybitnej wiedzy prawniczej. W związku z tym tutaj te elementy są oczywiście decydujące. W Sądzie Najwyższym do tej pory zasiadło około 90 sędziów. Po zmianach ma być ich 120. Nowi sędziowie mają zasiąść w dwóch nowych izbach: dyscyplinarnej i Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. Rząd wypowiada walkę cyberprzestępcom. W Polsce powstaje nowy system reagowania, który ma zapewnić bezpieczną sieć. Kilkadziesiąt ataków hakerskich, tych udanych, jak i nieudanych, tylko w ostatnim roku doświadczyło ponad 90% polskich przedsiębiorców. Jak podaje Interpol, wpływy z tych procederów przekroczyły te z narkobiznesu. W walce z hakerami ma pomóc ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa, która weszła w życie z końcem sierpnia. Powstały trzy CIRT-y, czyli centra reagowania, centra, do których muszą być zgłaszane incydenty, które będą na te incydenty reagować, czyli podejmować działania chroniące, nie tylko reaktywne, ale także aktywne. Centra, które będą rozwijały kompetencje, czyli będą budowały także systemy zabezpieczające. Ich powstanie umożliwi nie tylko reagowanie na zaistniałe incydenty, lecz także przeciwdziałanie kolejnym. Rolą CIRT-u jest to, aby
przetworzyć te informacje, skorelować z innymi informacjami pozyskiwanych z najróżniejszych źródeł, ostrzegać innych, co jest bardzo ważne, ostrzegać inne podmioty w tym sektorze, z którego przychodzi zgłoszenie, ale też inne sektory. Bo jak wynika z badań, cyberterroryzm to problem horyzontalny. Jasne uporządkowanie tej sfery instytucjonalnie, wskazanie odpowiedzialności, utworzenie koordynacji na poziomie rządowym, bo będzie powołany specjalny pełnomocnik i specjalne kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, więc to wszystko razem daje, nie zapewnia samo z siebie bezpieczeństwa, ale daje podstawy do tego, żeby to bezpieczeństwo budować i wzmacniać. Powstanie takiej ustawy to pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Czy kolejne europejskie kraje zaczynają dostrzegać błędy prowadzenia zbyt otwartej polityki migracyjnej? Wszystko na to wskazuje. Obywatele Szwecji i Niemiec podjęli wyraźny sprzeciw wobec rządów otwartych granic, jakie prowadzą władze ich państw. Nastroje polityczne w Unii Europejskiej od dłuższego już czasu ulegają drastycznym zmianom. Jeszcze kilka lat temu wydawać by się mogło, że kraje takie jak Polska czy Węgry w kwestii sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu nie mają sojuszników. Tak było jednak do niedawna. Do grupy państw prowadzących racjonalną politykę migracyjną dołączyły Włochy. Możliwe, że kolejna będzie Szwecja. W niedzielnych wyborach aż 17,5% głosów zostało oddanych na antyimigrancką partię Szwedzcy Demokraci, która otrzyma teraz 62 mandaty w tamtejszym parlamencie. Partia antyimigrancka zdobyła bardzo duże poparcie, wzrost kilkuprocentowy od ostatnich wyborów. I w tej chwili rozdaje karty, to znaczy albo dojdzie do takiej sytuacji jak w Niemczech, że prawica i lewica, ta establishmentowa, pójdą razem w koalicji, no albo zadzieje się jeszcze coś, co bardziej wstrząśnie tą sceną polityczną. Taki wynik głosowania pokazuje wyraźnie, że obywatele krajów europejskich otwierają oczy i zaczynają dostrzegać nieodpowiedzialną politykę migracyjną ich przywódców. Podobny rozkład głosów obserwujemy obecnie w sondażach w Niemczech. Według niektórych z nich antyimigrancka alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy uzyskała większe poparcie niż socjaldemokratyczna partia Niemiec. To jest doskonały dowód na to, jak wzrost zagrożenia związany z masową imigracją islamską wpływa na stosunki społeczne, wpływa też na nastroje społeczne. I to się musi przełożyć na politykę. Niemcy są już zmęczeni napływem kolejnych fali imigrantów do ich kraju. Czują się wyraźnie zagrożeni. Oliwy do ognia dolewają ostatnie wydarzenia w tym państwie. W miniony weekend w Kotten zginął 22-letni mężczyzna. Podejrzanych o zabójstwo jest dwóch Afgańczyków. Z kolei w sierpniu w Chemnitz 35-letni Niemiec został zamordowany przez Irakijczyka i Syryjczyka. Zdarzenia te wywołały wiele ulicznych demonstracji przeciwników niemieckiej polityki imigracyjnej. I w tym wydaniu to wszystko. Kolejne w samo południe. Zapraszam do zobaczenia.